Szanowni Państwo, Klub Marynarki Wojennej kolejny już raz bierze udział w Narodowym Czytaniu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna, jubileuszowa 10. edycja to wspólne czytanie wyjątkowego utworu Moralność Pani Dulskiej. Książka ta wzbogaciła literaturę polską oraz stała się jednym z największych osiągnięć twórczych pisarki Gabrieli Zapolskiej. Jestem przekonany, że lektura tej książki, która jest jednocześnie połączeniem komedii i dramatu, dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? He. Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mamci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem. Wąsy, a nie mleko, a więc? Jak ty wyglądasz? Zielony jesteś. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo. Jak inne? A potem co mamcia? Wydziwia na kokotki. Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy? Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale ja się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej. Że aż ha. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ha, no, a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żame. Ja długów płacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, na tom cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył? Było mnie chować mączką Nestla? Podobno doskonała. No, nie martwiuchny się, pani Dulska. Ale co mamcia chce, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy. Nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia? Myśl. To wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo właściwie cmentarz. A czego? Myśli swobodnej, szerokiej. A więc do kawiarni, do... Tak, tak, do. Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja, kołtuna? Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko co na siebie. Proszę panią na kanapę. Dziękuję, tylko parę słów. Dostałam list od pani. Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak, pozawczoraj mnie mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och... W domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża, stanowisko. Tak, ale proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. A to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli. Wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Niech pani nie zmusza mnie do sprawienia jej przykrości. Czy ma pani mi coś do zarzucenia? A proszę pani, to już przechodzi granicę. A skandal, który pani przez swe otrucie wywołała. A więc o to chodzi? A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się nie rozchodziło. I mogliby państwo mieszkać nadal. Aż tu, skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą. Pogotowie! Jak przed szynkiem, gdzie się pobiją. A
Ależ proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed hrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. 3 razy wymienione nazwisko Dulskiej. Nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ależ proszę pani, chyba pani zna przyczynę i... Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, no to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa, to szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek. Taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli. I jeszcze jak to się skończyło. Cała komedia, gdyby pani była umarła, no... Sama żałuję. Nie mówię dlatego tylko, że to niby śmierć, to zawsze coś niby, ale tak no, powiadam, śmiali się. Kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią: patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona tryła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Moja pani. Publika została publiką. Ja bardzo się to przechorowałam. Zresztą nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani, każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. Tak, to jest tchórzostwo. Tak jest. Tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny? Żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na wieczne potępienie. Proszę pani, to nie chodzi o mężczyznę, ale o męża. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika. Nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy 4 ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak już to jest, tak? I żadne nic nie pomoże. Gdyby jednak pan Dulski zapomniał się ze sługą? Felicjan? To niemożliwe. Pani go nie zna. A potem to już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo podobno taki szał to wraca, więc... Rozumiem. Wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobre, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona. Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co uczciwość. Pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny. I ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię jednak, może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi, pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A potem trzeba wiele cierpieć, na to już nie mam sił. I już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Rozstaje się pani z mężem. Bardzo źle pani robi. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mej kamienicy. Kobiety samotne to nie tego, to... Pani rozumie. Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca... To jest osoba żyjąca z własnych funduszów i zachowująca się nadzwyczaj skromnie. Tam jeszcze pogotowia przed dom nie wzywała. Tylko gumy i automobile. Stają zawsze kilka kamienic dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mego postępowania przed panią. Zapewne. Zjawiałoby nas to za daleko. Żegnam panią. A proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć. Na to jest sąd, łaskawa pani.
Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią. Maniu! Słyszysz? Będziesz świadkiem. Pani mówi, że... Żegnam panią. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu? Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to? Nie kobieta? Zaręczam ci nawet bardzo. Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś z tą twoją kołtuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Tak, ale fortepianu nie ma. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Och, jaki ja śpiący. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość. Solidną, no... Tyle mężatek, co? Dziękuję. Mam dość kołtunerii w domu i w samym sobie. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Bom się urodził po kołtuńsku, aniele. Bo w łonie matki już nim byłem, bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym. Szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę nodulskim, będę pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców. I nie będę zielony, a nalany tłuszczem i nalany teoriami. I będę mówił dużo o Bogu. Z kołtuństwa można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń. Jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni. Piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się takie coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Co tam? Wiesz co? Jesteś wcale. Dajże mnie spokój. Pasaże, moja droga, pasaże. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła. Ja na twoim miejscu... Ja też. Jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitalne.